W dzisiejszym odcinku Marianna Schreiber wykupiła dwa duże banery reklamowe z dziwnym sloganem i nikt nie wie, o co chodzi. Olciak93 rozpisuje się na Instagramie odnośnie rzekomego przekupstwa, a Gimper ma z niej bekę. Wersow oraz Kuba Patecki są krytykowani za wspieranie Marcina Dubiela. Wiadomo już, gdzie odbędzie się najbliższa gala Prime MMA. A Nina, graficzka znana z dramy Gift Polowej, mimo wielu deklaracji pomocy ze strony różnych firm, wciąż szuka pracy. Ale po kolei. Marianna Schreiber to postać, co by o niej nie mówić, bardzo barwna. Na początku marca mediami wstrząsnęła informacja o jej rozstaniu z mężem, Łukaszem Schreiberem, który kandyduje na prezydenta miasta Bydgoszczy. Od tamtej pory nie otrzymywaliśmy wielu aktualizacji na temat tego, jak wygląda relacja Schreiberów. Marianna ograniczała się jedynie do wbijania szpilek mężowi. Możliwe jednak, że ta dwójka do siebie wróciła. Dlaczego? Samozwańcza królowa udostępniła taki wpis na platformie X. Dla każdego mężczyzny jego partnerka powinna być zawsze pierwszą damą. Do tego dołączyła dwa zdjęcia pokazujące banery reklamowe z nią samą w roli głównej i sloganem: wiecie, co macie robić. Oprócz oczywistego skojarzenia ze słowami Rycha Pei z 2009 roku: wiecie, co robić, nie? Wiecie, co z nim robić, nie? Ten slogan z banerów w połączeniu z wpisem, jak na moje, może wyrażać jakiegoś rodzaju wsparcie wobec męża. Pierwsza dama to bowiem przecież małżonka prezydenta. Co prawda pan Łukasz startuje w wyborach na prezydenta miasta, a nie kraju, jednak takie wytłumaczenie tego, co zrobiła pani Marianna, wydaje się być dość logiczne. No bo jak inaczej wytłumaczyć to, że wykupiła dwa banery reklamowe z takim hasłem? Nie wiem, może ja za dużo dopisuję do tej historii. Jednak ludzie w komentarzach też są skonsternowani. Marianna, to ty w końcu jesteś z tym Łukaszem, czy nie? Ludzie się już gubią. Niestety nie wiem, co mam robić i do czego się to odnosi. Jakaś wskazówka? O co tu chodzi? Mamy kupić kosiarkę i hamburgera? Nie głosować na twojego byłego? Zostałaś twarzą Castoramy? A jak wy myślicie, o co chodzi z tymi banerami? Olciak93, czyli dziewczyna, która udzieliła pamiętnego wywiadu Kubie Wątorowi, jest znów wspominana przez czołowych twórców. Boxdel w ostatnich materiałach odnosił się do zarzutu próby kupienia jej milczenia. Był pomysł zapłacenia Oli pieniędzy i to jest prawda. Gdy jechałem do Oli, to jechałem tam z myślą, że będę musiał zapłacić jej pieniądze za to, żeby milczała. I nie mówiła na mój temat źle. Miało to być 100, 200 lub 300 tysięcy. Jednak gdy się spotkaliśmy i zaczęliśmy rozmawiać o starych czasach, okazało się, że sprawa ma się zgoła inaczej, bo jej nie zależało na pieniądzach. Ona nie chciała żadnej kasy. Ola już jakiś czas temu pisała na Instagramie do Natana Marconia w sprawie tak zwanego filmu na Wardęgę. Hejka Natan, to ty robisz ten film na Wardęgę, o którym wszędzie gadają, albo wiesz, kto go robi? Chciałabym dołożyć swoje 5 groszy, Wardęga zniszczył mi życie swoimi manipulacjami. Nie odpisuje mi i nie chce odwołać swoich manipulacji na mój temat i nie chce ze mną tego wyjaśnić. A ja mam życie przez niego. Ale jednocześnie tak bardzo się boję, że ludzie znowu mnie będą hejtować. Teraz dziewczyna postanowiła zrobić sesję Q&A ze swoimi obserwatorami na Instagramie. Żałujesz, że nie dostałaś 300 koła od Boxdela? Niech zgadnę. Oglądałaś podsumowanie od Gimpera? To teraz idź i obejrzyj fragment o tym u Boxdela, bo też coś źle zrozumiałeś. Ale w sumie się nie dziwię, jak fakty są przekręcane w necie, jak tylko się ludziom podoba. Ja odmówiłam, co było zgodne z moim sumieniem, więc nie mam czego żałować. A żałować to żałuję ludziom, że nie mają umiejętności tworzenia własnych opinii, tylko słuchają kanałów komentarzy. Na tą konkretną odpowiedź zareagował nikt inny jak Gimper. Czyli Buxton jednak zaproponował gotóweczkę? No proszę, dobrze, że Ola sprostowała. To na pewno bardzo pomoże wizerunkowo Michałowi. Według Oli Gimper nie zrozumiał, więc ta mu odpowiedziała. Ja nigdzie nie napisałam, że to Boxdel mi coś bezpośrednio proponował. Ale wy lecicie od razu po aferki. Boże, na każde najmniejsze słówko trzeba z wami uważać, spryciule. Nie dam się manipulacji. Przestańcie szukać dziury w całym. Czyli Boxdel nie zaproponował gotówki, ale Olciak odmówiła? Nie wiem, czy mi się klei to, co ona pisze. Tutaj króciutka przerwa, chciałbym cię zaprosić na swojego Instagrama, nazywam się tam LisowskiYT. Moim celem jest wbicie 100 obserwacji, to jest nowe konto, więc jeśli mi pomożesz i zostawisz swojego followa, to będę ci niezmiernie wdzięczny. Dziękuję. Boxdel ostatnio faktycznie wprost mówił i przyznał się do tego, że liczył się z tym, że być może trzeba będzie dziewczynie za milczenie zapłacić. Ale przecież on na live'ie powiedział, że chciał ci dać. Bardziej skomplikowane, bo to, że on chciał, nie znaczy, że to ze mną o tym rozmawiał, ale ja nie chcę w to bagno osób trzecich. Na początku nie kontaktowaliśmy się bezpośrednio, bo byliśmy poryci tym, co się dzieje. Generalnie wychodzi na to, że rzekomo była jakaś osoba trzecia, uczestnicząca w całym procesie próby przekupstwa Oli. Że propozycja nie padła bezpośrednio od Boxdela. Ale to akurat chyba nie ma żadnego znaczenia, według mnie przynajmniej. Czy propozycja padła bezpośrednio od włodarza,
czy od kogoś, kto był jego językiem, mało istotne. Ola finalnie miała nie chcieć żadnych pieniędzy, ale gdyby chciała, to możemy zakładać, żeby je dostała. Sprawę dziewczyny skomentował na swoim live'ie również Nitro. No dobra, no to rozmawiałem wczoraj z Olą, bo ona do mnie zadzwoniła i się zapytała, bo ona za bardzo nie wie, co ma robić. I ona mi powiedziała coś takiego, że w sumie po tej całej aferze ludzie zero-jedynkowo źle o niej myślą, ale pomimo tego, że ona nagrała ten film z Wontorem, to ona nie poczyniła już później żadnych takich ruchów, wiesz, to jest jakby jej wersja, nie? Żadnych takich ruchów, które by wiązały się z farmieniem atencji i tak dalej. I że między innymi była zapraszana przez różne gazety i przez różne redakcje na wywiad, nawet odpłatnie zrezygnowała. Maja Staśko ponoć ją na jakieś panele walki o jakieś tam pewnie prawa kobiety i tak dalej zapraszała też. Niespełna tydzień temu Marcin Dubiel opublikował na swoim kanale pierwszy od dłuższego czasu film pod tytułem Rocznica na Safari. Niestety dla niego materiał nie przyjął się zbyt dobrze, zbierając ogromną liczbę łapek w dół i negatywnych komentarzy. Martwi te 4K łapek w górę. Dlaczego nikt nie wspomina o tym, jak głupia jest Natsu, będąc z kimś takim jak Dubiel? Zaraz walka na Fame21, więc trzeba zacząć wrzucać filmy, żeby zrobić ruch na kanale. On serio nigdy nie wyleci z internetu. Ludzie mają zamknięte łby. Nie ma już dla ciebie miejsca w internecie, zrozum. Wiadomka, przyzwyczaiłeś się do łatwej kaski z neta, ale trzeba myśleć o innej robocie. Ludzie wprost dają do zrozumienia Marcinowi, że nie chcą jego powrotu do internetu. Oprócz tego Dubiel opublikował również wpis na Instagramie, swojego rodzaju zapowiedź jego powrotu. Coś na kształt zamknięcia rozdziału, rozliczenia z przeszłością. Kiedy wiatr wieje w plecy, a ty z każdym kolejnym startem pobijasz nowe rekordy, jesteś w stanie uwierzyć, że nic cię nie zatrzyma. Ludzie biją brawa, przyjaciół przybywa, każdy chce być częścią historii, którą tworzysz. Nagle ni z tego, ni z owego wiatr ustaje. Siedzisz na desce startowej, czekasz na zielone światło, ale wiesz już, że coś się zmieniło, coś jest nie tak, porażka. Ostatnie lata pozwoliły mi uwierzyć, że bardzo stabilnie stoję na nogach i wszystko mam pod kontrolą. Jeden dzień wystarczył jednak, by pokazać mi, jak bardzo złudna była wiara w to, że mogłem wszystko kontrolować. Był moment, kiedy chciałem odrzucić wszystko, co do tej pory zbudowałem. Zrzec się sławy, bo to kula u nogi. Zniknąć z życia publicznego i uciec od ciągłej krytyki. Ucieczka jednak nie jest odpowiedzią. Dzisiaj po prawie pół roku introspekcji i szukania wewnętrznej siły jestem gotów, by znowu wkroczyć do świata mediów. Nie będzie to łatwe. Wiem, że masa ludzi będzie próbowała podcinać mi skrzydła, ale jestem również pewien, że moja prawda i moje przesłanie są silniejsze niż jakiekolwiek przeszkody. Wrócę do dzielenia się z wami tym, co kocham, z nową siłą i perspektywą. Nie po to, by udowodnić coś światu, ale by żyć autentycznie z pasją, która mnie napędzała. Jestem gotów na nowe wyzwania, nowe sukcesy i nawet nowe porażki, bo to wszystko składa się na życie, które chcę prowadzić. Do tych, którzy wciąż wierzą i wspierają, dziękuję wam z głębi serca. Widzę wasze wiadomości, czytam wasze listy. Potrzebowałem po prostu czasu dla siebie. To oświadczenie zostało polubione zarówno przez Wersow, jak i Pateca. Ten drugi napisał jeszcze komentarz, emotki ognia, ale najprawdopodobniej został on już usunięty, bo nie byłem w stanie go odnaleźć. Natomiast ludziom raczej nie spodobało się to symboliczne okazanie wsparcia Dubielowi przez Wersow i Pateca. Ale że Wersow polubiła to żałosne oświadczenie Dubiela o powrocie, wiedząc, że typ ochraniał kogoś, kto mając 25 lat interesował się... jeszcze sam namawiał na ich spotkanie. Mama, dziewczynki. Oprócz tego pod wpisem Dubiela widać masę naprawdę mocno negatywnych komentarzy. Kasztanie, nawet nie chce mi się czytać tego twojego szczekania. Stary, ale nie wracaj już do neta, miej swoją godność. Skończ tę szopkę po raz kolejny. Chyba nigdy nie zrozumie, że już czas zejść z mediów. Te komentarze mają po kilka tysięcy polubień. Co prawda opinie ludzi są wyjątkowo niekorzystne, jednak nie wydaje mi się, że powstrzyma to Marcina Dubiela przed powrotem do internetu. Do tego ostatnio spekulowało się za sprawą Szalonego Reportera i Kasik z kanału Zajawka, że Marcin ma stoczyć pojedynek już na Fejmie 21. No. No i co? No ale Dubiel na pewno będzie na Fejmie w maju. No będzie. I no to ale... nie... Ja no... mogę to powiedzieć najwyżej. No... A, nie muszę się starać. Podobno z Polakiem się bić. Nie wiem. No, dziękuję. Pomidor. Jednak sama federacja temu zaprzeczyła. To prawda, że Dubiel versus Polak na Fame 21 kogoś znowu mocno fantazja poniosła. Według niektórych badane są teraz nastroje społeczne i taka walka była planowana, ale biorąc pod uwagę negatywny odbiór jego najnowszego filmu i tego wpisu na Instagramie, finalnie zrezygnowano z tego pomysłu. Pozostając przy temacie freaków, Prime MMA 8 pierwotnie miało odbyć się w gorzowskiej arenie. Finalnie jednak za sprawą interwencji Maji Staśko, która chciała zablokować występ kamerzysty i pisała
napisała w tej sprawie do prezydenta Gorzowa, Arena postawiła Prime'owi ultimatum. Albo gala odbędzie się bez kamerzysty, albo nie podpiszą z nimi umowy. Federacja nie ugięła się i wydała oświadczenie, z którego dowiedzieliśmy się, że miejsce wydarzenia zostanie zmienione, a kamerzysta zawalczy. Nie możemy pozwolić na ingerowanie w plany produkcyjne czy promocyjne naszych wydarzeń i nigdy nie ugniemy się pod żadnymi naciskami, jeśli przekraczają one granice zdrowych negocjacji. Jest już dostępna informacja na temat tego, gdzie odbędzie się Prime 8 i uwaga, jest to studio Polsatu. Ja osobiście w ogóle na tę galę nie czekam. A wy? Pamiętacie jeszcze Ninę, graficzkę zwolnioną przez Skype'a przez właściciela firmy Giftpol? To była naprawdę głośna i medialna sprawa, którą postanowiły wykorzystać niektóre firmy. Do Niny miały spływać różne oferty pracy. Teraz jednak, po ponad pół miesiąca od tej sytuacji, dziewczyna opublikowała wpis, w którym przyznaje, że wciąż tej pracy szuka. Cześć, nadal jestem otwarta na oferty pracy, ponieważ niektóre złożone mi oferty pracy jako grafik zostały bez odzewu, więc polecam siebie jeszcze raz. Mam małe doświadczenie, ale duży zapał do zdobywania wiedzy. Może być to również staż. Co proszę? Czyli jednak korpo machające cnotą na LinkedIn jednak nie zaproponowały pracy, wybrali kandydatów jednak z większym doświadczeniem, a w niektórych przypadkach myślę, że to był ruch marketingowy. Takie czasy. Jedynie jedna firma jeszcze ma mi dać znać w połowie kwietnia. Bardzo w porządku ludzie, więc mam małą nadzieję, że mnie wybiorą. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Jeżeli Ci się podobało, to rozważ proszę zostawienie swojej subskrypcji. W przypadku małych kanałów, takich jak mój, te subskrypcje są naprawdę szalenie istotne. Dziękuję.